być nasza, dorosłych, lekcja patriotyzmu dla młodego pokolenia. A stoją tu dzisiaj niemal wszystkie dzieci i młodzież gimnazjalna z naszej gminy. Obchodzimy dziś kolejną rocznicę Konstytucji Majowej, pierwszej w Europie, bo o kilka miesięcy wyprzedziła ona Konstytucję rewolucyjnej Francji, drugą po Stanach Zjednoczonych na świecie. Możemy być i powinniśmy być autentycznie dumni. Myślę, że ją wywieszę 3 maja przed domem. I myślę, że ta uroczystość dzisiaj odbyła się wspaniale. Pięknie to wszystko wyglądało, patriotycznie. Te dzieciaczki tak fajnie właśnie z tymi flagami i mówiły i śpiewały. Bardzo przyjemnie było. Celowo zdecydowaliśmy się przenieść dzisiejsze święto majowe na dzisiaj, żeby mogły w nich uczestniczyć wszystkie dzieci z naszej gminy, dzieci szkolne. Zazwyczaj jest tak, że w wolnym dniu trudno zmobilizować się, znaleźć czas na to, żeby w tym święcie uczestniczyć, stąd ta zmiana. Mimo że zimno, to myślę, że uroczystość z gorącymi sercami tutaj się odbyła i cieszę się, że w taki wesoły sposób wchodzimy w ten długi weekend. Duch patriotyzmu, który tkwi w naszej społeczności, szczególnie tu w tej młodzieży, jesteśmy tu po to, żeby też przekazać im, że to jest najważniejsze, konstytucja, święto narodowe, no i żeby to uczcić, no i pokazać tym młodym, że w taki sposób właśnie trzeba czcić to z radością, ze śpiewem. Bo też mamy wnuków, żeby mogli później w następnych latach jakoś w szczególny sposób to święto honorować. A razem z drużyną uczestniczyliśmy dziś w obchodach uroczystych 3 maja. Jest to ważne święto i my, harcerze, musimy pamiętać o takich uroczystościach. Wychowanie patriotyczne jest bardzo ważnym elementem w życiu przedszkola, jak również edukacji przedszkolnej. Dzisiejsze święto, w którym dzieci brały udział, doświadczyły lekcji patriotyzmu. Bo patriotyzm to ojczyzna. Budowanie tej ojczyzny najpierw zaczyna się w domu rodzinnym, następnie poszerzamy horyzonty poprzez małą ojczyznę, poznajemy miejscowość, a następnie poznajemy swój kraj. Dzisiaj było bardzo fajnie, cieszę się z tego i dostaliśmy bardzo fajne flagi. Lubiłam, jak wszyscy zaczęli śpiewać i jak tutaj takie fajne piosenki leciały. Jak wszyscy śpiewali, to czułam radość. Dostałam dzisiaj flagę i powieszę sobie w pokoju. Ogólnie to było lepiej niż w tamtym roku. Nie było za długo w kościele, normalna taka msza. Najbardziej podobało mi się przemówienie wójta Sulikowa. Jakby zawarł w tym wszystkie elementy dzisiejszego święta i uświadomił o jego ważności. Uważam, że to przemówienie było, no nie wiem, no dało do myślenia dużo i śpiewanie hymnu wszyscy razem.